3 czerwca na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Pilchowie odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka, zorganizowana przez Lokalną Radę Sołecką oraz Koło Gospodyń Wiejskich Magnolia. Do dyspozycji dzieci mają bezpłatnie ciasta, napoje, kiełbaski, także i słodycze, także zapraszamy ich również do tych spożywania rzeczy, bułki i kiełbasy. To wszystko mamy od sponsorów, także wszystkie, które rzeczy mogliśmy się postarać dla naszych maluchów, to dzięki sponsorom, naszym lokalnym. Najmłodsi mogli skorzystać z dmuchańców, malowania twarzy oraz gier i zabaw prowadzonych przez animatorów. I uwaga teraz między kolanami! No ja wiem, że to nie jest łatwe! Na teren imprezy przyjechali także miłośnicy motoryzacji z grupy HOG Dockers Chapter Szczecin. Dzieci mogły zobaczyć nie tylko najnowsze pojazdy, ale i zabytkowe motocykle oraz samochody. Uczestników odwiedzili także strażnicy miejscy oraz strażacy z Zakładowej Straży Pożarnej grupy Azoty Police. Przyszedłem dzisiaj z wujkiem, ciocią i kuzynem. Na razie skorzystałem tylko z zamku dmuchanego i z waty cukrowej. Na razie bardzo mi się podoba. Fajne są zamki i bardzo fajnie tu jest i dzieci mają za darmo i jest mega fajnie bardzo tutaj i mi się mega podoba. Najbardziej fajnie to było tam na dmuchancach, o tam w Zigzaga McQueen, a jak zjeżdżaliśmy razem z Michałem i z Ignasiem, a potem jak poszliśmy na ten drugi dmuchaniec. Przed pandemią zabawa dla najmłodszych odbywała się tu co roku. Pogoda dopisała, więc z uroków dnia skorzystały całe rodziny. Wieczorem odbyła się zabawa wiejska dla starszych mieszkańców.